Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny odcinek na Paleonowie. Znowu przywitajcie się tak jak zwykle, ale w dzisiejszym odcinku oczywiście sobie tutaj udekorujemy to nasze drzewo, które w poprzednim odcinku zbudowaliśmy. Bardzo wam się to drzewo spodobało, też film całkiem fajnie poszedł, jak na ostatnie filmy, które wrzucałem na kanał, więc bardzo wam za to serdecznie dziękuję. Oczywiście na starcie możecie zostawić łapkę w górę i zapraszam was na moje drugie kanały, na kanał Filip Szczypka, gdzie pojawiają się vlogi, i na kanał Szybson Plus, gdzie zaczęliśmy nagrywać sobie Stumble Guysy, Robloxy i inne takie rzeczy. Serdecznie was tam zapraszam, zresztą jest też grupa w Robloxie, do której możecie dołączyć. Tam razem, że tak powiem, ze mną w grupie być. A w tej grupie już na dany moment jest chyba jakieś 700 osób, może prawie 800, coś takiego. Więc wbijcie i dołączcie do tej grupy i bądźcie w mojej grupie w Roblox. A my w tym momencie przechodzimy do dekoracji tego wszystkiego, żeby to w końcu jakoś wyglądało. Ponieważ no, powiem tak, drzewo wygląda fajnie, aczkolwiek muszę je dopracować z zewnątrz, bo poniosło mnie trochę z lianami. Zaraz wam pokażę, o co chodzi z tymi lianami i dlaczego mnie poniosło. Ło, uderzyłem się tutaj, dobra, wylądujmy sobie to na tym drzewie. Wow, patrzcie, ogólnie moje drzewo zamieniło się w płaczącą wierzbę i po prostu no krótko mówiąc jest za bardzo zarośnięte. No za dużo jest tych lian, trzeba się ich pozbyć, bo faktycznie nie wygląda to najlepiej. No i fajnie by było po prostu, wiecie, jakoś to ogarnąć tak, żeby to wyglądało lepiej, krótko mówiąc. Ale w dzisiejszym odcinku nie będę ogarniał lian, bo to jest za dużo roboty. Nie chcę mi się tego robić na odcinku, to jest zresztą bardzo nudne. W dzisiejszym odcinku sobie udekorujemy środek, ale żeby udekorować środek, musimy się najpierw do tego przygotować. Ja ogólnie, widzowie, znowu jestem przeziębiony. Ja nie wiem, po prostu ledwo co się wykuruje, to za chwilę znowu jest po prostu taką pięść dostaje, tak w zęby po prostu. I znowu klękam i znowu muszę się kurować i to mnie strasznie denerwuje. Ale dobra, ogarnijmy sobie jakieś drewno, takie rzeczy, które będziemy potrzebowali. Ja już sobie tutaj w moim... odłożyłem go, nie chciałem odkładać. W toastboxie już przygotowałem sobie, będziemy mieli tam łóżko, jakieś lampy do zrobienia, jakieś obrazy i inne takie rzeczy. Będziemy potrzebować też na pewno piece jakieś, więc zróbmy sobie tutaj jakiś piec, tak żeby tam po prostu coś było, wiecie, i tak z tego nie będę korzystał, bo... Znaczy wiecie, może niekoniecznie, może akurat będziemy to jakoś używać, wiecie. O, tu są diamenty w ogóle, co ja tu diamenty robią? Dobra, weźmy to. Może będziemy używać tych pieców, kto wie. O, możemy zabrać to, żeby tam ładniej to wyglądało. Kurczę, co by tu nam się przydało? O, weźmy to! Ej, te bricksy mogą nam się przydać jakoś do dekoracji. Dobra, co tutaj mamy? Czy tu jest coś, co by nam się mogło przydać do dekoracji? Tu mam w ogóle wędkę moją jakąś dziwną, ale tego nie potrzebujemy. No nie, no tu w sumie nie ma nic takiego fajnego do dekoracji tak naprawdę, więc no, krótko mówiąc, to by było na tyle z takich moich dekoracyjnych tutaj ciekawostek. Tutaj też nic, że tak powiem, nam się nie przyda. Dobra, odłóżmy tutaj to, co wzięliśmy, czyli to w tym miejscu, to. To musimy odłożyć z powrotem te diaksy tutaj do Ender Chesta, bo tutaj mam wszystkie. Tu patrzcie, tych diaksów trochę mam, szczerze przyznam. Ej, to mogę z tego, co dobrze liczę, to mogę to podzielić na 9 równo. Żartowałem, nie mogę. Moja matematyka leży. Nie, tak jakoś mi się pomyliło. Nieważne. W każdym razie udało nam się to podzielić. Jakoś zostały nam 3, mamy 27 bloków, to jest całkiem sporo. Dobra, co my byśmy... Czekajcie, przejrzę jeszcze te skrzynki. Weźmy crafting, bo craftingi nam się tam na pewno przydadzą. Wezmę też te deski. Może się jakoś je wykorzysta. Trzeba to tam wszystko udekorować. O, lampy weźmy. Zawieszmy ognisko. Czy ognisko mi się tam przyda? Może jakiś kominek bym sobie zrobił, a co? A czemu by nie? To możemy zabrać, żeby jakoś do dekoracji. Weźmy te chesty, coś tam się może to jakoś wykorzysta. Nie mówię, że nie. Weźmy tutaj, zobaczmy jeszcze. No ogólnie to tak średnio wiem, jak to chcę udekorować. Nie mam za bardzo na to pomysłu, ale coś się znajdzie. Coś się znajdzie, jakiś pomysł się narodzi. Jakaś inwencja twórcza, że tak powiem, będzie. Weźmy to, biorę wszystko, co widzę z takich rzeczy, co się mogą przydać. Czyli wszelkie craftingi i ten frame'y i inne takie rzeczy biorę, bo to... Oj, deski też. To się może przydać, patyki wezmę, bo to wszystko może się przydać. Tu już nic nie mam. Dobra, lecimy, najwyżej jak będę coś potrzebował, to jeszcze tutaj przyjdziemy, albo będę tego szukał, albo będę musiał craftować. Na dany moment zajmiemy się tym, żeby to jakoś udekorować. Czy to będzie jakoś mega udekorowane? Pewnie nie, bo ja nie jestem w tym jakiś najlepszy, ale spróbujemy. Spróbujemy to zrobić, spróbujemy zrobić tak, żeby to jakoś wyglądało, więc zajmijmy się tym. Dobra, teraz tak, początek. Pierwszy tutaj pięterko. Co tutaj trzeba zrobić? Przede wszystkim to tak, ja bym chciał w tym miejscu... Oj, to jest pomysł, robimy coś takiego, patrzcie. Tu zrobimy zejście na dół. Zejście na dół, będziemy mieli podziemia. I teraz tutaj te podziemia będą, że tak powiem, się składały z... weźmy to i zróbmy z tego półpłytki całkowicie. Nie jest to może inteligentny, najlepszy pomysł, ale dobra, trudno. Robimy coś takiego i teraz tak, tu... Oj, tu już nie, tu już ten, to nie może być. Tu teraz trzeba zrobić coś takiego. Coś w tym stylu może. Ej, tu byśmy mogli w tym miejscu dać w sumie jakieś rzeczy. Na przykład właśnie dać tutaj crafting. I tu z drugiej strony można by było dać w sumie jakąś skrzynkę, może niekoniecznie.
Ale w tym toast boxie ja tutaj chyba miałem. Nie miałem, ale weźmy to i zrobimy sobie jeden piec, tak żeby mieć go pod ręką. Jakby trzeba było. Piec tutaj jeden. No i tutaj zejdzie to na dół. Bierzemy łopatę. I tu będzie zejście jeszcze niżej. I teraz robimy tak. Bierzemy to i robimy tu. Robimy tu. Dobra, świetnie. I teraz tak, czy ja się tu przekopię na drugą stronę? Kurczę, przekopię się. Ale dobra, czekajcie, może uda nam się to jakoś uratować tak, żeby to nie było widoczne za bardzo, czyli coś takiego. Tutaj to skopiemy znowu i teraz tu skręcimy w tym miejscu. Czyli będziemy potrzebować tak, okej, i tu robimy skręt boczny, coś w tym stylu. Tutaj to się wszystko nam połączy razem z, znaczy nawet się nie połączy, nie, bo będziemy z jednej strony mieli zejście. Tak, dobra, co ja mówię tutaj w ogóle, w żaden sposób nam się to nie połączy. Tutaj po prostu będzie trzeba zrobić teraz takie, prawda, eleganckie zejście w dół. No i teraz to trzeba jakoś zaplanować. Więc mieliśmy zająć się dekoracją. Zajmujemy się tutaj, prawda, architekturą. Ale to też fajnie. Robimy tak, dobra. Teraz tak, czy mogę to rozwalić? Mogę też to rozwalić, dobra, elegancko. Fajnie, świetnie. No i tu możemy zlecieć teraz w dół. No i to będzie takie zakręcone, prawda, coś. No tak by to wyglądało, nawet to będzie chyba git, nie? Tu będzie trzeba te boki tylko ogarnąć jeszcze i tam to zejdzie na dół. Nie będę tego całego kopał chyba dzisiaj. Zajmijmy się może najpierw tą górą. Zróbmy to, co już mamy, a takie kopanie dodatkowe zajmiemy się potem tym. Zajmiemy się najpierw tak. Pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, czyli łóżko. Łóżko musi być tutaj, to już ogarnęliśmy na poprzednim odcinku, że w tym miejscu pojawią się dwa wyra, więc uwaga. Myk jedno, myk drugie. To jest właśnie miejsce, w którym będę kimał. Tu mamy elegancki balkonik. Za dużo jest tych lian zdecydowanie, więc będzie się trzeba ich pozbyć, bo faktycznie za bardzo tutaj zasłaniają mi wszystko, ale widoczek ma całkiem fajny na palienowo. Teraz tak, zróbmy sobie tak. Crafting będziemy potrzebowali na pewno w tym miejscu, więc może zróbmy po prostu tutaj, wykorzystajmy to miejsce, bo tutaj jest chyba... A nie, tutaj będzie mnie widać chyba. Ale czekajcie, to chyba tak nie powinno być. Czekajcie, co jest grane? Mi to wszystko tu gdzieś poznikało. Dobra, weźmy, zróbmy tak, że teraz zrobimy myk tu, coś takiego. W ten sposób będziemy mieli bardziej to zamknięte. Nie będzie tego widać i będziemy mogli teraz zrobić... Ej, a może ja bym tu skrzynki dał? Tak, skrzynka pod łóżkiem. Ej, dobra, i mam pomysł. I tu mam jeszcze te. To coś. I zrobimy myk. Takie zamknięcie na skrzynki, że tam mamy skrzynkę schowaną fajnie. Teraz crafting. Crafting będziemy potrzebować jeden w jakimś takim strategicznym punkcie. Na przykład to miejsce nie jest najlepszym miejscem. Co ja tu robię? Co ja tu wykombinowałem? Dobra, tak, dajmy to tu. Tutaj nie może to być. Ale mogłoby być w tym miejscu, patrz, tu. Ej, tu w ogóle chyba mogę rozwalić to. Tak, mogę to rozwalić, dobra, git. Mogę, tego nie mogę już rozwalić, dobra. To tutaj dajmy tak i tu myk crafting. To jest dobre miejsce, to jest dobre miejsce na crafting. Możemy też zrobić tak, że damy sobie na przykład skrzynkę. Czy ja mogę rozwalić to? Teoretycznie bym mógł, praktycznie wygląda to średnio. Więc może lepiej nie. Ale mógłbym, no nie, no tutaj też nie. A to mogę rozwalić? Tu bym mógł, a nie, to ja też nie mogę. Tu musi zostać to. Więc tak, niech będzie. Tutaj zróbmy to w ten sposób, żeby to jakoś wyglądało. Tak to wygląda lepiej, zdecydowanie tutaj więcej miejsca, taka przestrzeń się zrobiła. Teraz tak, tutaj. Tu mi się nie podoba to do końca, bo to bym mógł zrobić coś takiego, byłoby to lepsze. Więcej miejsca byśmy tu mieli wykorzystane. No i chyba tyle, ja chyba nie wiem, jak ja tu mogę to lepiej ulepszyć, tak mi się wydaje. To jest chyba, szczerze, o, tu możemy zrobić tak, że rozwalimy to i w tym miejscu się pojawią dwie skrzynki. To jest dobre miejsce na skrzynki, to jest świetne miejsce na skrzynki. No i tu, jak nie będzie tego shulker boxa, to tu też tak naprawdę skrzynka może wlecieć. No i mamy to elegancko, mamy balkon, dobra, to piętro mamy ogarnięte. Teraz tak, to piętro musi być takim piętrem, jakby to powiedzieć, takim... Nie wiem jakim, szczerze, jeszcze muszę to wymyśleć. Tu mamy balkon, więc z tego miejsca ogólnie nie chciałbym... Przecież ja potrzebuję tyle... Tu, chyba lepiej mieć w tą stronę balkon, a tutaj niekoniecznie. Więc tu zrobimy sobie coś takiego, o, mam pomysł. Zrobimy tak, że weźmy sobie ten crafting, postawmy tutaj na środku, zrobimy w tym miejscu. Będziemy mogli to zrobić tak i postawmy tu. I stawmy tutaj jeden crafting i zróbmy sobie jeszcze jeden crafting, bo to nam się przyda. Tak, żeby to po prostu wyglądało jakoś w miarę parzyście. Tak to nazwijmy, dobra. Robimy tak, dobra, zróbmy, mamy tylko 4 niestety. Ale to nam powinno wystarczyć, bo ja chcę zrobić tutaj. Bierzemy to, dobra, myk. I teraz w tym miejscu możemy dać pyk, dobra, świetnie. I tu możemy dać skrzynki, raz, dwa, dobra.
To wygląda dobrze, to wygląda dobrze, to jest git. Teraz tak, zróbmy sobie tutaj więcej tych pieców, więc zróbmy tak tyle. Ajajaj, czekajcie, bo to się chyba robiło tak i tu mogliśmy mieć smoker? Nie. Tak? Kurczę, jak się robiło smoker? Ej, nie pamiętam, ja go zawsze robię, ja później zapominam, jak się go kraftuje. Ale zaraz sobie przypomnimy, chwila. Smoker, gdzie jest smoker? Tu! A, dobra, tak się to robiło, dobra, no to git, że zrobiłem to w ten sposób. Pyk, 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 pyk. Zróbmy dwa smokery, one nam się chyba bardziej przydadzą już takie do przepalania i dajmy tu tak, o, dobra, świetnie. I zróbmy jeszcze dwa piece takie zwykłe, żeby móc coś przepalić i te dwa zwykłe piece damy... Ej, tu bym mógł to rozwalić. Tu. O! Dobra, zabierzmy to. I tu możemy zrobić taką wnękę. O, to wygląda świetnie. I tu, pyk, pyk. To jest dobre, to jest dobre, to jest dobre. To mi się podoba. Tu jest w miarę to miejsce, że tak powiem, fajnie wykorzystane. Jedyne, co mi tutaj nie pasuje, to tu można by było dać pyk, tak? Żeby to jakoś, że tak powiem, zasłonić mniej więcej. Żeby to jakoś wyglądało. Tu, to jest nam niepotrzebne, zbędne, ponieważ w tym miejscu byśmy mogli sobie dać skrzynkę. Coś takiego. Tu i tak mamy dojście do balkoniku, więc dobrze jest. Ten płotek udało nam się, że tak powiem, zaoszczędzić. Możemy tutaj zrobić, o, tu zróbmy taki stół. Tu zróbmy stół, tu będzie stół do posiadania tutaj sobie, że tak powiem. Tu sobie siądę przy stoliku i będzie można sobie tutaj, że tak powiem, rozmawiać z kimś przy ładnym widoku. Fajne miejsce, myślę, że git. Myślę, że może takie coś być. Git. Myślę, że to piętro mamy zrobione. Dałbym tutaj może jeszcze lampę. Tutaj lampy mamy, ale dajmy jeszcze tu. No i mamy to fajnie oświetlone, no git, no wygląda to dobrze. Moim zdaniem wygląda to dobrze, widzowie, możecie to ocenić. A teraz o co chodzi z tym miejscem? To miejsce musi być takim miejscem totalnego wygrywu, że tak to ujmę. W tym miejscu możemy zrobić to ognisko, więc zróbmy na przykład tutaj takie miejsce. Czekajcie, gdzie jest najwięcej miejsca? Tu jest najwięcej miejsca, więc dajmy tu ognisko, niech sobie jest. Niech sobie tutaj... Ała, dobra, zróbmy tak, żeby tutaj mieć jakby wywietrznik. Coś w tym stylu. Niech jest, to będzie fajne. To będzie fajnie się prezentowało. Możemy tutaj nawet, czy coś takiego by się dobrze prezentowało? Myślę, że tak. Myślę, że to by mogło być, git nawet. Dajemy tutaj do siedzenia. Aha, i brakło mi tych do, tych, że tak powiem, siedzeń mi brakło, ale ja w jednym miejscu wykorzystałem te siedzenia totalnie niepotrzebnie i jest to dokładnie to miejsce, ponieważ tutaj dookoła i O, ale żebym teraz tu zapodał jazdę, co? Bez trzymanki, dobra, tu to akurat dobre było, ale tu możemy rozwalić i tu, bo tu i tak są, tego i tak nie będzie widać z zewnątrz. Dobra, tutaj musi być tak. O, tu nie było to, tu było tak. Nie, tutaj też nie musi być tego. Tu możemy, ale dobra, tu musi być. I pyk, pyk. I zaoszczędziliśmy trochę tego, jak widzicie, ponieważ mamy 6 takich zbędnych. Dobra, na górę miałem iść, na górę. Idziemy i w tym miejscu, uwaga, robimy tak. Pyk do siedzenia. Mamy ognisko na górze, w którym będziemy mogli siedzieć. To jest fajne. Możemy zrobić ewentualnie jeszcze w tym miejscu, na przykład... Albo nie, to nie. Dobra, tu postawmy skrzynki po prostu. Więc dajmy tu skrzynkę. To jest dobre. Tu na przykład, widzę, że te liście nam troszkę tutaj bronią, więc w sumie nie musimy tak tego się tutaj trzymać. Niech tutaj też będzie skrzynka. Tutaj, z tego miejsca, będzie w przyszłości iść most w tamtą stronę i łączyć się z tamtym drzewem, więc tutaj nie możemy tego zasłonić. Ale moglibyśmy w sumie... Ej, jakbym tutaj zrobił takie... Patrzcie, bo to tak fajnie wygląda, że tu jest takie, są takie liście, bo to jest ta poprzednia, tak jakby... A nie, bo to będę nam nachodził sobie tak dziwnie. To nie, niech to jest tutaj w ten sposób, to możemy zasłonić w tym miejscu, czyli moglibyśmy nawet zrobić coś takiego i teraz na przykład wykorzystać tutaj więcej skrzynek, żeby zrobić coś takie designerskie, prawda? O, to jest dobre, to jest git. To mi się podoba. Dobra, tutaj w tym miejscu mamy fajny widok w tamtą stronę, więc sobie go nie zasłaniajmy. Tu dajmy lampę. Możemy wykorzystać teraz jeszcze... Czekajcie, co ja mam w tym shulkerboxie jeszcze? O, ja tego nie wykorzystałem. O, jeszcze obrazy! Obrazy przecież. Obrazy na dole będą, obrazy będą na dole. Ale to możemy wykorzystać tutaj gdzieś i może wykorzystalibyśmy to w miejscu tak zwanym na przykład... O, nie wiem, dobra, wykorzystajmy zamiast tej lampy, bo to są dwie lampy obok siebie, to niepotrzebnie. To jest dobre miejsce na tło. Mamy ramki, więc ramki możemy wykorzystać na te większe... O, dajmy po zewnętrznej, nie po środku, po zewnętrznej, dobra. Jest git, tu możemy dać tu. Dobra, to są git ramki zrobione. Co my tu jeszcze mamy? Jest więcej skrzynek, ale to już chyba nie wykorzystamy. O, to byśmy mogli jakoś wykorzystać fajnie. Bo w sumie tak.
Więc jakbyśmy może tutaj niekoniecznie... Nie, nie wiem jak użyć te cegły na razie. Może mi się w przyszłości narodzi jakiś pomysł. Dobra, bierzemy to na razie, bo mamy, że tak powiem, raczej wszystko tutaj zrobione. Zejdźmy niżej, bo niżej będziemy mogli zrobić obrazy w miejscu, w którym... Na przykład tu, czy tu byśmy mogli jakiś obraz dać? Tu możemy dać obraz. O, niech jest coś takiego. A może nie ten, niekoniecznie ten, może inny jakiś. Ten też jest średni. No, to są chyba tylko te dwa. O, dajmy coś, ten obraz jest najfajniejszy i możemy dać jeszcze... Ten taki... Tego Pinokia. No dobra, niech jest ten. Niech jest ten, niech będzie. Dobra, tutaj możemy dać na pewno coś. I byśmy mogli dać w tym miejscu. Pyk. A te creepery są fajne. O, te creepery są najfajniejsze, mi się podoba ten obraz. Dobra, to nam tutaj jakoś urozmaici całą, że tak powiem, całe to miejsce. Tu możemy dać kolejną lampkę, żeby było tak symetrycznie, fajnie. No, wyglądać to, zaczyna wyglądać faktycznie. Dobra, fajnie, fajnie, fajnie. Możemy dać tu, żeby zasłonić te... Nie, za dużo tych obrazów. Za dużo obrazów, za dużo obrazów. Trzeba zejść niżej albo... Gdzie? Nie, dobra, na dole jeszcze wykorzystam te obrazy. No i będziemy mieli podziemia, to jest też fajne. Tu w tym miejscu, o, możemy dać tu i tu. O, nie chcę aniołka, aniołek nie, dajmy to też nie. Dajmy to też nie. To, kurczę, czy tu są jakieś takie... Tu jest taki biały, on by tu taki biały pasował, by... Kurczę, no co jest, nie mogę postawić na dole. Bo tu staję na jakiś taki syf. Dobra, jeszcze nie to. Dobra. O, bo czaszka może być. Chociaż, kurczę, ten biały jest taki obraz. Jest taki biały obraz, widzowie. I on mi się... O, ten tu będzie pasował, bo on jakoś nam w miarę to rozjaśni. Mam taką pokrętną logikę. Ale dobra. To jest git. Teraz tak, tu w tym miejscu będzie... nie tak. Dobra, to zabierzmy. Tu będzie coś takiego, bo tu i tak już sobie zrobimy zejście. A w tym miejscu będzie trzeba zrobić płotki. Czyli płotki najlepiej zrobić będzie... Trzeba tutaj coś takiego, czyli jeszcze by najlepiej było tutaj postawić półpłytki. A te półpłytki na razie zapożyczę sobie stąd. Weźmy, dobra, coś takiego. Tu i tak będzie zejście, i tak damy radę zejść. Dobra, to jest git, to jest bardzo dobre. No dobra, słuchajcie, no chyba mamy, że tak powiem, jakoś to udekorowane. Ostateczne podsumowanie całego, prawda, tego miejsca. Więc tak, mamy tutaj miejsce, tu będzie zejście na dół, tam zrobimy jakieś podziemia, pewnie jakoś to połączymy z moim domkiem i z laboratorium. To nie będzie ciężkie, bo laboratorium jest tuż obok, a jak połączymy z laboratorium, to już jest reszta. Tutaj mamy jakieś skrzynki, mamy sypialnię. Fajnie to wygląda, możemy wyjść tutaj wyżej, tutaj mamy taką bardziej produktywne miejsce, czyli jakieś skrzynki, piece, inne takie rzeczy. I tu jest za dużo tych obrazów, ten obraz mi tutaj nie gra, ten obraz tutaj nie będzie, go trzeba dać gdzie indziej, ale tu możemy dać, może tu? A nie, dobra, bo to się jakoś tak dziwnie stawia. Możemy dać tu, nie, dobra, tu nie pasują te zdjęcia, tu? Na to jedno takie... Nie mogę tutaj zdjęcia. Dobra, nieważne. Czy tam obrazu. Dobra, i tutaj na samej górze mamy ostateczne podsumowanie. Coś takiego. Mamy ognisko, w którym będzie można sobie siąść, zjeść coś. Tu takie kiełbaski. No kurczę, elegancko, a tu będzie przejście na następne drzewo. No ja jestem mega zadowolony. Jedyne, co pozostało, to tak naprawdę ogarnąć to całe drzewo z lian, bo ich po prostu jest zdecydowanie za dużo. Ale jak to ogarniemy, to już naprawdę będzie się tak prezentowało to drzewo. I bardzo fajne. Fajna nowość, fajna nowa rzecz na Palionowie. Mi się bardzo podoba. No i co widzowie, dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na kolejnym filmie, na którym może porobimy jakieś inne rzeczy z drzewem. Jak macie jakieś pomysły, co mógłbym to zrobić, dajcie znać w komentarzach. Zapraszam na moje drugie kanały i tyle, trzymajcie się, elo!